żebyś Cristiano przydzwonił w niego. We mnie przydzwonił. A to gnojek. Jeszcze mandat dostałem. Uczyć znowu mapy. Koleżanka, moi drodzy, pojawiła się... Znaczy, powiesiła się na barierce. Jedziemy z Cristianem właśnie w konwoju zobaczyć. Jeszcze nie zaczęliśmy konwoju, który został stworzony dla Beki po prostu i koleżanka powiesiła się na barierce, więc tak na spontanie. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, że ja już to nagrywam. Więc to nagrywam na spontanie i jedziemy zobaczyć, jak koleżanka, która dopiero co zainstalowała Eurotracka, więc bądźcie dla niej wyrozumiali, ale mimo wszystko jedziemy się z niej ponabijać. Cristianem. A to! No co za chuj, chodź Cristian, go z drogi zepchniemy, no tak być nie będzie. Chodź go, dojedziemy teraz, bo to jest przegięcie. Uszkodził mi 30% ciężarówki, ja go zaraz... Mogę pierwszy? Mogę, Cristian? Gonimy go. Sorry, Patka, musisz chwilę poczekać, bo tutaj ktoś nam... Ja mu nie odpuszczę. Patrz teraz, Cristian, to. Ty, chuju niemyty, jebany. Cristian, ucieka, gościu. Ciężarówkę mi uszkodził. Kaniacz jeden. Dojechaliśmy, gnoja. Już jedziemy, Patka, już jedziemy. Taki spontan, widzowie, no... Ja jestem grzeczny, miły, ale gościu przesadził, sami przyznacie, a tym bardziej, że jest to odcinek. Cristian, mam pomysł, dam mu ruszyć i ja go zepchnę, bo mu w naczepę wjadę. Przez gnoja mi już ciężarówka gaśnie. Cristian, jedziemy do Patki z odsieczą, prowadź, bo ja nie wiem, gdzie ona jest. A ty, że się na barierce powiesił? O kurde, Cristian ma jakąś przygodę. Nie no. Ale ja nie mogę wycofać, czemu mi serce nie działa, chłopaki? Kontrol dwa razy. Jak zacznie ci pikać, to znaczy, że cofasz. Stoję, Cristian, prowadź. Gdzie jedziemy? Jedź mi tą lawetą tu, kurde, ja jadę. Gdzie mnie tu? Chłopie, coś ty zrobił. Szyny były złe. Wsteczne, bo coś jest nie tak, bo jak wcześniej grałam, to wystarczyło mi jechać S-ką, żeby cofać, a teraz musiałam jakieś kontrol i nie chcę się wyłączyć. No bo teraz musisz shiftem, żeby do przodu. Zmieniasz biegi. Dwa razy shift i będzie do przodu. W poszukiwaniu Patki. Gdzie ona jest? Cristian, my dobrze jedziemy? No, ja jadę. Ja muszę do serwisu, mam połowę ciężarówki uszkodzone. Kurde. No, ty nie widziałaś! Taki baran nam drogę zajechał.
Dlatego go goniliśmy. Nam obu z Krystianem ciężarówki uszkodził. Jakiś NPC. Dużo niecenzuralnych słów poleciało. Słuchajcie, taki odcinek na luzie. Jakby ktoś się dziwił, czemu w takim humorze, no to wszyscy skończyłem live'a na drugim kanale z imprezką na plaży, no i tak jakby można powiedzieć, po części jest to live pod wpływem. Nie będę też tego, kochani, ukrywał. My wszyscy tutaj grający teraz w konwoju jesteśmy pod lekkim wpływem, ale chcieliśmy takiego live'a taki odcinek dla Beki, dla was zrobić. Wolę nie patrzeć, ile mam uszkodzenia. Jak ta ciężarówka ci się wyświetla na czerwono, to pokazuje, ile jest uszkodzeń. Tak plus minus można ocenić. A, to u mnie jest cała. A u mnie jest przynajmniej połowa. A! Krystian! Chłopie, coś ty zrobił! Czemu mi hamujesz? Już mam 60% uszkodzeń przez tego szkodnika jednego. Piękne niebo, ale patka zapierdziela, ty patrz, Krystian! My jej nie dogonimy, zobacz, jak ona już z naczepą jedzie, ty! A skąd ona wzięła towar, a my jeszcze bez towaru? Ale grzeje! Ja nie wiem że dostałam, na starcie. Gdzie mam, kurde, dojechać? No ale ty miałeś za nami czekać! No jak nie? GPS ci pokazuje, Iwona ci mówi, gdzie jechać. Krystian, gonimy ją! Kowal, kazałeś mi jechać! To se pogonię taką ciężarówką, która mi ciągle się psuje. Bo ja nie jechałam jeszcze odebrać towar, ja w ogóle nawet nie dojechałam w żadne miejsce, w które miałam dojechać. Ty, Krystian, my gamonie jesteśmy, ona wzięła szybkie zlecenie, przecież zapomnieliśmy o tym. Jakbyśmy chcieli z nią jechać, to byśmy musieli nie naszymi ciężarówkami. Jak chuj! Oj, wjechała we mnie. Czy przeżyłeś mnie, Kuba? To było zamierzone. Ty na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka cię. Ona jeszcze nie wie, co ja kombinuję. Patrzcie, widzowie, ona jeszcze nie wie, nie? Tego tutaj zepniemy. Uwaga, patrzcie, 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 patrzcie. To nie do końca się udało. Jakbym sobie tego życzył. Ale patrzmy. Jedzie, jedzie, jedzie. Porobiła mnie. Porobiła mnie, kobieta mnie bije. Porobiła mnie. Krystian, 1-0 dla niej. Porobiła mnie. Porobiła mnie. Chciałem jej, słuchajcie, pranka zrobić. To by nic nie dało. On w kulach był mocniejszy, to by i tak nic nie dało, to by nie dało nic. Grzejemy. Nie no, je. O dobra, jeden z lewej, drugi z prawej. Na dwa baty ją bierzemy.
matka mnie zabije. Krystiana zablokowała, to ja ją z prawej wezmę, słuchajcie. Ja ją wezmę z prawej. Patrzcie, blokuje Krystiana, to ja ją wezmę z prawej. I wiecie co zrobię? Ja ją zrobię w chuja. Patrzcie to. Pojadę bez świateł. Ona nie wierzy. I cię porobiłem, bo nas blokowałaś, a ja światła wyłączyłem. Masz pewnie bloker ustawiony. O, udało się. Udało się, widzowie. Patrzcie to. To jest bloker. Yes, yes, yes! Oh my god! Coś ty, kobieta, zrobiła. Zobacz, Krystian, co ona zrobiła właśnie. Zrobiłam cię. Trzeba było tak samo. Zobaczcie, nie. Gdzie ty jesteś, Krystian? Bo ja leżę na boku, nie? No ja też. Kurde, nas obu porobiła kobieta? No nie, no tak nie będzie. Ej, no kobieta nas porobiła. Ja pierdzielę, ale... Widzowie, ale wstyd, nie? Ja wiem, że to jest odcinek dla Beki nagrany, ale... I z dystansem, mam nadzieję, że się pośmiejecie, no bo wiecie, gdzie nagrywam poradniki, tam są i poradniki, ale tu jest totalna Beka, tak? Ale kobieta nas, słuchajcie, porobiła i to ostro. No niestety, miałem 100% uszkodzeń, trzeba było serwis odwiedzić. I teraz, czy ja ją dogonię, nie? Gdzie ona jest? Mam całą naczepę. Ej, ona jedzie w moją stronę, mam pomysł. Krystian, dobrze się stało. Do dzieła. Krystian wie, o co chodzi. Bo ona jedzie w moją stronę, słuchajcie, i ja ją tu przyblokuję. Skręć w prawo. O, jeszcze ciężarówkę odkryłem. Z lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra, tam z policją. Skręć w lewo. Patrzcie, bo ona jedzie w tą stronę, nie? Ona jedzie w tą stronę. Ja ją zaraz przyblokuję. Dobra, tam z jazdą pod prąd. Może tutaj? Może już tutaj jej korek zrobić? Czekajcie, gdzie ona jest? Dobra, ona tu jedzie i ona myślę, że będzie tu skręcała. Ale nie, on... Czekajcie, bo ona z tej autostrady chyba tutaj nie skręci. Nie wiem, czy to jest możliwość, żeby ona tu wjechała. Raczej nie, bo to jest taki wjazd. A nie, tędy, dobrze. I ona tu pojedzie. Patrzmy, patrzmy. Słuchajcie, patrzmy, bo jeżeli ona tu pojedzie... Krystian, ty wiesz, że ja tanio skóry nie sprzedam, nie? Chodź tu do mnie, szybko, Krystian. Nie, tam się nie obijaj. Ej, ona jedzie prosto chyba. Czy skręca? Spoko, spoko, masz nie widzieć. Tylko źle, bo pojechała prosto, cholera. Czekajcie, bo muszę inaczej sobie mapę ogarnąć. Muszę dojechać gdzieś tu. I to im szybciej dojadę, tym lepiej. Krystian, zmiana planów, cofaj, zawracaj. W drogę. Mój błąd. Dobra, tam mi trąbisz tą Teslą tam. Lecimy, widzowie, lecimy, nie ma czasu. Klika mechanika. A po co ci mechanik? No bo towar będzie uszkodzony. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ale jak nie masz 100% i tylko gaśnie, to możesz jechać, nie musisz. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć. Auto przestaje jeździć, jak ma 100% uszkodzeń. Skręć w prawo. No dobra, okej. W sumie, po co ja ci pomagam, jak ty żeś mnie staranowała? To nie było zdrowe, tam tak samo.
Dobra, szukamy jej, widzowie, szukamy. Ja tego tak nie zostawię, słuchajcie. Ja muszę jej pranka jakiegoś wywinąć. Jedź mi tą drezyną tutaj. Jesteś u celu. Dobra, i teraz pytanie, gdzie mam dalej jechać? Krystian, jak coś to zahamowałem, uważaj. Uważaj, bo stoję na drodze. Musimy zobaczyć, gdzie nasza dama będzie jechała. Brak połączenia z siecią. Wywaliło mnie, kurde, z serwera? Nie wierzę. Mnie z konwoju wywaliło. Słuchajcie, z konwoju mnie aż wywaliło z wrażenia. Muszę się pospieszyć, bo dymy nie dojdą do skutku. Tak, to jest ewidentnie, moi drodzy, tego typu... To jest ewidentnie, kochani, tego typu odcinek, w którym są dymy, ale tutaj jednak nam te dymy nie wychodzą. Jakby co, to internet mam, także tutaj coś po prostu ewidentnie nawaliło. W Eurotracku i tutaj jak robicie też oczywiście te konwoje, to musicie być tego świadomi, że czasem was wywali. Dobra, gdzie ona jest? Bo ona miała dużo czasu, żeby pojechać. O, jedzie w naszą stronę. Dobra. O, Krystian, ty cwana landryna jesteś. Popieram. Tylko czekajcie, ona na drugim pasie będzie jechała. Drogach jesteście, czy mi mapa jakoś tak dziwnie pokazuje? Nieważne, gdzie jesteśmy, ważne, że jesteśmy. Ale ja was widzę na mapie, tylko jakoś tak dziwnie. Sama jesteś dziwna. Krystian, gdzie ty jesteś? Nie wyzywaj, bo znowu cię potrącę. Coś nam Krystian nie pykło chyba. A co niby? Okej, ruszajmy. Jadę w twoją stronę, Krystian, ale generalnie coś nam nie pykło. Spójrz na mapę, to sam zobaczysz. Ja pierdzielę, widzowie, nie? Takiego odcinka nikt z was się nie spodziewał, bo oczywiście były odcinki z realistyczną jazdą, były poradniki, było wszystko, wiecie, super, zawsze no, w miarę poważnie, chociaż no uważam z tą powagą, no to też jest granica. A tymczasem tutaj widzicie odcinek, w którym są totalne dymy. Czasem tak też... Znajdziemy... Beba! Siema, Krystian. Prosto. Krystian, mamy problem. Jak? Wybrano cel podróży. Chyba trzeba będzie pod prąd pojechać. Zobacz na mapę. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jak coś, mogę jechać pierwszy. Skręć w prawo. Chłopaki, bo mi ciągle światła gasną. Czemu tak jest? Gasną ci światła, jak ci silnik gaśnie, a gaśnie ci wtedy, kiedy ci awaria silnika się robi. Aha. Krystian, dajemy w lewo. Dajemy w lewo, bo to się nie uda.
Jadę pierwszy jak coś. Lecisz za mną? O kurde, to nie będzie takie łatwe. Chyba awaryjny pas wchodzi w grę. Krystian, awaryjnym. Z tego jeszcze nie grali. Ej, serio. My żeśmy, Krystian, nigdy czegoś takiego nie odwalali, nie? Obliczanie nowej trasy. Dobrze, że u mnie jest noc i jest mały ruch. Ja pierdzielę, pierwszy raz w życiu jadę pod prąd, nie? Nie sugerujcie się, widzowie, że to będzie jakaś jazda realistyczna, bo ona absolutnie realistyczna nie będzie. To jest, mówię, odcinek dla beki nagrany. Szukanie nowej trasy. W porządku. Teraz tak, muszę tu zjechać z autostrady. Przeliczam trasę. Obliczanie nowej trasy. Po to, żeby skręcić w prawo. Ale tam mieliśmy... Nie... Tu muszę skręcić w prawo. Trasę. Szukanie nowej trasy. Ale to i tak jest, wiecie, dupa. Łatka nam i tak już odjechała. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Trzymaj się lewej strony. O, brawo, Krystian, nie zgubiłeś się. A gdzie ty, Patka, jesteś? Ja sama nie wiem. O, to dobrze. Ja myślę, Krystian, że jeden kurs możemy z nią zrobić przez te szybkie zlecenia, nie? Bo to nie było uroku, jak ona miała kurs, a my nie. Ja pierdzielę, odcinek, kurde, hardcore, nie? Ale myślę, widzowie, że wy też tam macie troszkę tego dystansu i... Myślałam, że wiesz, co mam kliknąć. Jest dobra, widzę ją. Czy GPS-a. Wiecie, wy też macie trochę tego dystansu i rozumiecie, że czasem no trzeba coś podwalać, żeby było śmiesznie. Uśmiech w naszym życiu, słuchajcie, jest bardzo ważny. Ja tylko zobaczę, gdzieś Patka się ukryła. Wiecie. To nagrywasz w ogóle? A co tu nagrywać? Jak w ciebie wjechałam na przykład. Tylko problem jest taki, że my cały czas pod prąd z Krystianem jedziemy. Oj, wyłamiecie prawo. Gdzie ona jest? Ty, Krystian, Patka zniknęła z mapy mi. Ej, Patkę zgubiliśmy, ty. Gdzie ona jest? Zgodnie z nawigacją. A powiesz mi, czemu ty jeździsz tak naokoło cały czas? Kto? Ty, no Krystian, ona naokoło cały czas jeździ. No bo źle skręciłam raz i musiałam... Znaleziono sygnał GPS. System gotowy. Ja pierdzielę, to my przez ciebie pod prąd jeździliśmy, się poświęcaliśmy. Życie ryzykowaliśmy. Dokładnie tak. Nie wiesz nigdy, kobiecie. Może poprowadzę lepiej niż tutaj, to jest tak dziwnie jeszcze. Krystian, tutaj no trzeba powiedzieć, na klatę przyjąć to, nie? Chcieliście wydymać Freda, a Fred wydymał was. No sorry, Krystian, zostaliśmy wydymani. Ale już powiemy.
ale zemsta będzie słodka. Czekajcie, spróbujemy Krystian ją dogonić? A następnie zjedź w prawo. Mamy radę. Bo my jesteśmy bez naczepy, pamiętaj. Zjedź w prawo. Chociaż wbrew pozorom powiem wam, że bez naczepy się trudniej jeździ tą ciężarówką. To ty nie powiesz, ja właśnie wjechałam w znaki drogowe. O, jak miło, karma wraca. A to torba chwilowo, wiesz? Trzymajcie kciuki, żebym ja w coś nie przydzwonił. Dobra, gonię. Ja muszę ją dogonić. Ja wiem, to nie jest realistyczna jazda, to nie jest odcinek dedykowany miłośnikom realistycznej jazdy. Jadę praktycznie 150 na godzinę. To jest odcinek po prostu taki, wiecie, na luzie, z totalnym dystansem, z uśmiechem, i wszystko tutaj jest zupełnie inaczej niż być powinno, ale jest to po prostu zrobione dla beki, dla śmiechu. Ja, wiecie, nigdy na serwerach, na przykład tych multiplayerowych, nie robił takich rzeczy, żeby tam innych graczy wkurzać. Tutaj Krystiana czy Patkę mogę, dlatego że to są moi przyjaciele, oni mnie znają i znamy się naprawdę już parę ładnych lat i wiecie, możemy sobie razem tą bekę pocisnąć, nie? Także też, żebyście wiedzieli, widzowie, że no, każdy żart ma swoją granicę, nie? Ja wiem, że mogę sobie na to pozwolić, bo to są moi przyjaciele. To nie są dla mnie obcy ludzie. I jakby nigdy bym takiego trolla nie zrobił na multiplayerze, żeby... Znaczy wiadomo, że oczywiście tam można bana za to dostać, moim zdaniem słusznie. I gramy sobie po prostu w konwoju, tak o. Gdzie oni... akurat byli pewnie nastawieni, natomiast jeśli często też i robię na przykład z Krystianem. Słuchajcie, z Krystianem często robię też te... Oj, tak się nie da. A to mnie ciekawi, bo raz nie muszę zatrzymywać ciężarówki, teraz jakiegoś moda widocznie wgrałem i muszę się zatrzymać, żeby escape'a wcisnąć. Nie wiem, co ja nagrzebałem. Natomiast słuchajcie, nieraz z Krystianem robimy poważne konwoje, bo oczywiście, że tak. Dobra, Patka już jest u celu. Krystian, Patka chyba już jest u celu, wiesz? Do dzieła. Także nie raz, słuchaj. Karę za uszkodzenia mam 1243 euro, czy tam dolary. Wiecie, no, nieraz robimy poważne, zresztą sami widzicie, że staram się robić odcinki, chociaż nie, no, jak oglądaliście mój ten 4-godzinny odcinek, to też czasem coś odwaliłem, ale to też dlatego, że pamiętajcie, że ja czasem wiele rzeczy robię dla ciebie, drogi widzu, pod... Następnie zjedź w prawo. No to chyba wszyscy zróbmy, znaczy jak Krystian ma ochotę, bo ja mam, nie wiem jak ty, ale my byśmy chętnie z tobą zrobili kurs, bo nie mieliśmy tej przyjemności, Patka, bo... Przygotuj się do... Bo jakby byliśmy własnymi ciężarówkami, nie pomyśleliśmy, nasz błąd. Czyli w sumie nas porobiłaś. Skręć w lewo. Ale poczekaj minutę, ja ci tylko auto pokażę, jakie mam. No. To w sumie będzie wyzwanie. Jechać inną ciężarówką niż swoją. Więc, Patka, wychodziłoby tak, że ty bierzesz trasę, a my po prostu do niej dołączymy, tak? Albo bierzesz przez szybkie zlecenia te kursy, tak? Nie rozumiem. No jakoś ten kurs musiałaś wybrać. No, przez szybkie zlecenia. No i właśnie, i my musimy wtedy dołączyć do konwoju, czyli to my musimy do ciebie dołączyć. Ała, o Jezu. Zobacz, jak ja auto uszkodziłem, nie? Ale dobra, odkryłem nowe miasto. Ale dzięki temu kursowi, Patka, odkryłem nowe miasto, więc jestem ci wdzięczny.
Nie ma za co, ja też. Czyli że ja mam klikać szybkie zlecenie, a wy jak wtedy? To my już z Krystianem wiemy, jak dołączyć. Krystian, ty wiesz, nie? Wiem. Ja też wiem, także... Tylko po prostu daj znać, jak wybierzesz zlecenie. Dobra. No to słuchajcie, widzowie, no to macie jeszcze w bonusie taki prawdziwy kurs, no ale postaram się ich sprankować. To panowie, jedziemy z Dobremy. Wybrałaś? Dobra, no to my też bierzemy. O, akurat mi auto zgasło. To nie swoją ciężarówką? To nie swoją, to jest przez szybkie zlecenie, Krystian, chyba. Konwoje. A czy nie konwoje? Rynek pracy, przeglądaj. Patka wybrała zużyte plastiki. O kurde, jaka cwaniara. Wzięła na podwójną przyczepę. O kurde. Do roboty. Idziemy już, czy jeszcze nie? Poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Ja nie wiem, czemu jadę swoją ciężarówką. Bo ja nie wiem, czemu ja nie wysiadłem ze swojej ciężarówki, nie? Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu. Krystian, a u ciebie jak? Skręć w lewo. No, ja jestem już. Kolejna trasa za nami. No a jestem w swojej ciężarówce i dlaczego tak? A dobra, bo muszę wziąć zlecenie, spoko. Teraz się zawiesiłem. Jedź bezpiecznie. Dobra. Okej. Okay. A to jest kurs do Krakowa? Ej, czemu mi tak dziwnie wzięło, nie? Zużyte plastiki, no. Przyjmij zlecenie. A! Dobra, widzowie, bo ja źle zrobiłem. Okej. Okej. Dobra, jestem. Wybrano cel podróży. Pojedziemy. Komu w drogę, temu czas. Dobra, bo słuchajcie, musiałem wybrać, że nie moja ciężarówka, tylko... A ty, Patka, odważna jesteś jak na początek podwójną naczepę? Nie było zamierzone. No to... No to się trzymaj, tak ci powiem. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Żeby nie było, że jestem totalnie nierealistyczny, to chociaż migacz włączę, widzowie. Dla widza migacz. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ojej. Dla widza migacz. Skręć w lewo. Tak? Trąbnę na Krystiana. Krystian, ja cię trąbnałem. No wiesz co, i ty żeś mi nie podziękował, że cię trąbnąłem. No to ty dziękowaj. No ostatnio żeś mnie podziękował, jak cię trąbnąłem. Na migaczu jadę. To czekaj, trąbnę ci jeszcze raz. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Nie no, widzowie, to jest...
No i prawidłowo, na czerwonym, tak trzeba. Prawej strony, a następnie skręć w prawo. Już się bałem, że mi zahamujesz. A! O ty gagatku, ty! No i proszę, patka powiesiła się, wiedziałem. Patka się powiesiła na naczepie. Powiesiła. Patka nie zahamowała przed skrętem odpowiednio. Jak ona jedzie? Czekajcie, z prawej ją wezmę. A czemu ty, patka, kierowców na drodze taranujesz? Tak weszło. To tak nie może wychodzić. No i znowu tego samego, żeś staranowała. Coś po co się pcha pod koła? Jedzie za mną, wytrwale. Ty, patka, bo żeśmy Krystiana zgubili. Ja tam jestem. Nie widać cię. Dobra, teraz muszę im coś wywinąć. Oni się tego nie będą spodziewali. Muszę im obu coś wywinąć, tylko muszę trochę bardziej patce odjechać. Co ja tu bym mógł wywinąć? Autobus? Brzmi kusząco. Spróbujmy, widzowie, z autobusem. Oj, nie wyszło. O, troszkę wyszło. Troszkę wyszło. Zobaczmy, co się zadzieje. Patka się powiesiła na autobusie? Nie, ominęła go. Nie, wjedzie w niego. Ominęła. Co chyba z autobusem zrobił? A czemu ja? Bo jakoś stało w miejscu wykrzywione, a ty jechałeś przede mną. Ale co to ma ze mną wspólnego? Teraz ci z cysterną coś zrobię. Dobra, z cysterną jej już nic nie zrobię, bo nie zdążę. Co by jej tu, widzowie, zrobić? O, osobówką jej coś zrobimy. Co to za autobus ci zrobił, co? Ale przepraszam bardzo, to ty taranujesz niewinnych kierowców, uczestników drogi, nie ja. Sekretarzem policja chyba jest. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Dobra, laweta. Dobra, widzowie, laweta. Jest. O kurde. O tym nie pomyślałem. O tym nie pomyślałem, cholera. Ale dobra, poczekajcie. Czekajcie, zakorkujemy troszeczkę. Troszeczkę zakorkujemy. Dobra, jedzie Krystian. Krystian, pomóż! No wyście odwalili. My? Dlaczego od razu my? Jedzie patka. Jakiś wypadek jest na autostradzie. Czekajcie, bo ona jedzie, kurde, znowu cwaniara pasem awaryjnym. Długość tej naczepy mnie przerosła. Dobra, włączymy kulturalnie migacz. Nie po znaki, włączę kulturalnie migacz.
jadą za mną. Cicho. Ja tu kulturalnie jeżdżę, migacze włączam i co chcecie ode mnie? Bym wywinął. Widzowie, zaraz im coś wywinę, czekajcie. Patka mnie dogania. Dobra, jedzie kolejny autobus. Będzie miała kolejny autobus. Miała autobus, będzie miała autobus. Oj Jezusie, co tu się stanęło? To lepiej nie patrz. Ja pierdzielę. Piłeś nie jedź, widzu drogi. Piłeś... A Jezu! Piłeś nie jedź. Ja pierdzielę. Dobra, Krystiana może wkręcimy. I patrzcie! Coś ty z autobusem zrobiła? No jak można nie zauważyć autobusu? Ej, dobra, troszkę ją sztur... Nie mamy to, że przyczepę za to tego nie widziałam. Szturchniemy ją troszkę w dupkę. Sorry, Patka, ale muszę cię troszkę w dupkę szturchnąć. Oj! Nawet nie poczuła. To nie wyszło. Nie poczuła. Nie zorientowała się. Okej, okay, dobra. Ile macie procent uszkodzeń? Zero. Trzymaj się prawej strony. Ja jestem. Patrzcie, co tu się dzieje, widzowie, drodzy, kochani. Co tu się stanęło? Uwaga, krambol jakiś. Co ten chłop zrobił? A mnie tam nie było. No to nie ja przecież. Bo znowu będzie na mnie. Wszystko, co złe, to zawsze ja. Bo ja na migaczu jadę. Ty, Krystian, ona nam jakąś tutaj blokadę zrobiła na drodze, zobacz. A nie, to ty, Krystian, jesteś. Bo jakaś ciężarówka tu cofa, ty uważaj, Krystian. Patka coś tu wywinęła. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Tak być nie będzie. Oj! Tak być nie będzie, widzowie. Ja muszę jeszcze tej dziewczynie coś odwalić. Jakiegoś ranka. Dobra, jest. Mamy ją. Co by jej tu odwalić? Jak ona jedzie, że wszystkie samochody za nią jakieś są staranowane? A czy ty masz coś takiego jak lusterka? To może sobie wciśnij F2, to będziesz miała też prawe lusterko. Trzymaj się lewej strony. Ale mnie nie widać. No i znowu gościowi drogę zajechałaś. Dobra, biorę ją z prawej. Gościowi, czyli można być i ciebie? Mm-hmm.
Dobra, zaraz jej coś tu odwalę. Tutaj brzmi obiecująco, widzowie. To brzmi bardzo obiecująco, zobaczcie. Dwie ciężarówki obok siebie. Jedną troszeczkę trykniemy, drugą trykniemy. To nic dobrego z tego nie wyjdzie. Cholera. Poszła awaryjnym pasem. No i mnie bierze, nie? A czemu ty bez świateł jeździsz? Nie wiem, to je włączę, to się wyłączają. To źle włączasz. Ale Krystian coś nas dogonić nie może. Teraz jej tu pranka zrobimy. Może się uda. Trzymaj się prawej strony, a nas... Tak, bo jedziemy w prawo. Patrzcie co. Patrzcie co ja zrobię. Oj, uda się czy się nie uda? Nie uda się, ona była pierwsza. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobrze, ale zapierdziela po zakrętach. Skręć w prawo. Ja pierdzielę, co ta kobieta robi? I co ty, Patka, robisz? Ja wszystko widzę. Gdzieś ty wjechała? Patrzcie, co zrobiła. Ja pierdzielę, daj kobiecie auto. Czekajcie, zrobimy jej troszeczkę. Ty, Krystian, tylko że ona wleciała w ten zakręt dwa razy więcej niż była dozwolona prędkość. Ja jej nie mogłem dogonić. Jesteś szalona, mówię ci. Dać ci ciężarówkę to znaczy nie żyć. Nieprawda. I teraz ja jej zrobię pranka. Ej, pojechał mi tą audicą. Cholera, uciekł mi. Czekajcie, muszę mocniej, 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 mocniej tą audicę. Dobra, dobra. A jeszcze, no co za toporna audica, ej. Widzowie, jakaś... Słuchajcie, jakaś toporna audica. Już trzeci raz nią wjeżdżam, a ona jedzie, nie? Słuchajcie, ja muszę coś wywinąć. Muszę coś wywinąć, bo to nie ma opcji, żebym czegoś nie wywinął. Teraz. O, udało się. Jak coś, to jest czerwone światło, więc ja stoję na czerwonym świetle. Cholera, nie udało się. No nie udało się, widzowie. Ty Kuba jedziesz, czy ty kurwa stoisz? A czy ty kolory rozróżniasz? No jak czerwone, to stoję, jak zielone, to jadę. Tu widzę. Dobra, ja muszę ich jakoś... Zjedź trzecim zjazdem. Patrzcie, tak robi człowiek, który jest zdeterminowany, żeby wygrać. Taram! O kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Ja pierdolę. O ja pierdolę. A, bo wy nie widzieliście tego, co ja zrobiłem. No nic, zobaczycie skutki tego. Patka, spójrz w prawo. Jedź prosto. Dobra, widzę.
Przygotuj się do skrętu w prawo. Ja pierwszy. W prawo. Ale się przytuliliśmy. Ja się czuję jak na jakimś wyścigu szczurów. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Kto pierwszy, ten lepszy. Ja pierdzielę, jak dzieci, nie? No dobra, widzowie, no to tyle z tego odcinka. Myślę, że po prostu dla beki to zrobiliśmy, chociaż nie dostałem kary jakiejś za uszkodzenia. Ale super, spoko. No taki odcinek totalnie, wiecie, odjechany dla beki, no. Raz się żyje, nie? Ważne, że było śmiesznie. Także dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie. Ja też już idę spać, bo nagrywam to właściwie już w Sylwestra, bo 31 grudnia o godzinie 2 w nocy po live'ie swoim na drugim kanale, a też robię live'a sylwestrowego, także też muszę się wyspać i wypocząć. Ale jak widzicie, z przyjaciółmi takie sobie podwalaliśmy różne głupoty totalnie na spontanie i na dystansie. Także trzymaj się, drogi widzu. No i tradycyjnie będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, bo to zawsze gdzieś tam to motywuje. I czekaj na kolejne poradniki, które na pewno też dla ciebie nagram. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!